Siemka, z tej strony Szymon z Andratech Master. W tym krótkim nagraniu pragnę Wam zaprezentować fajny, w sumie bardzo fajny tweak, który jest nie dość, że oszczędza home button, to dodatkowo jest bardzo wygodny i bardzo fajnie się go używa. Jest to tweak, który jest kompatybilny tylko z iPhone'em 5S, z tego względu, że wymaga on Touch ID sensor, czyli fingerprint sensor, czyli skaner palucha inaczej. I co on robi? Po zainstalowaniu go znajdziesz tylko kilka prostych ustawień i działa on w ten sposób, że zamiast naciskając home button w telefonie, możesz po prostu, tak jakbyś skanował do odblokowania, położyć palec na home buttonie bez wciskania go i jeśli położysz i przytrzymasz go, otwiera ci się multitasking, tak jak ja teraz to zrobiłem. Wy tego nie widzicie, bo nagrywam screen, ale jest to prosty sposób, żeby Wam opisać. Jestem teraz w ustawieniach, właśnie w ustawieniach znajdziesz Virtual Home i jest tu kilka prostych ustawień, takie jak Disable Virtual Home, czyli można wyłączyć go, Vibrate on Touch, że telefon za każdym razem wibruje, jak czuje dotyk na finger, na tym, na skanerze palucha. I Enable Quick Unlock. Co to oznacza? Że jeśli zablokujecie telefon i przykładowo po kilku minutach, gdzie telefon już idzie do, jest w trybie uśpienia, poprzez nie wciskanie home buttonu, tylko jak już wcześniej wspomniałem, położenie palca na home buttonie, telefon się po prostu odblokowuje. Jest to bardzo fajna opcja, jak już wcześniej wspomniałem, wygodna i niezastąpiona, ponieważ z jednej strony obojętnie jakim palcem możesz nacisnąć i po prostu telefon zatrzyma się na lock screenie i nie odblokuje się bez twojego palca, który masz wpisany w ustawieniach. Albo możesz po prostu nacisnąć palec, tak jak ja mam ustawiony kciuk. Po prostu naciskam sobie kciuka i automatycznie przechodzi do springboardu. I to by było na tyle. Dzięki. Jak zwykle w opisie wideo znajdziecie pełną nazwę tweaku i znajdziecie source, z którego możecie go pobrać. Tweak jest całkowicie darmowy. Także dajcie znać, co myślicie. Jeśli podoba Wam się nagranie, subskrybujcie mój kanał na YouTube i dzięki za oglądanie.